Siemanko wszystkim, w kolejnym odcinku będzie grane w Days Gone. Dobra. Carlos już nie żyje. Skizo jest gdzieś na wolności. No, to dobrze się nie zapowiada. Ale dobra, dorwiemy jego też. Lecimy do tej misji głównej, związany z Sarą. Tylko pierw sobie. Aha, już nie mam tej snajperki. To muszę sobie coś. Kurczę, ale ty też nie mam nic innego. Dawno cię tu nie było. Glenn. No dawaj, ław. Hej, Tutaj też nie słyszałam. mam. No tylko to. Wiesz? W sensie, co dla nas zrobiłeś? No, z wieczystymi w ogóle. Ja tylko wiem, że musiałeś to zrobić. Inaczej nie można było postąpić. Tak. Słuchaj, Blair. Nie jestem dumny z tego, co musiałem zrobić. Wiesz, prawda? Musieliśmy. Dobra, no weźmiemy tą snajperkę już. Tak, Nie. wiem. Nie musisz mi się tłumaczyć. Byłam tu, kiedy zaatakowali. Pamiętasz? Ja. Pamiętam, Zaglądaj do pamiętam. nas. Dobra. Zaglądaj do nas Na razie nie często. mam nic innego, to ją wezmę. Idziemy tutaj. Nie, tutaj masz sprzęgło. Przecież wiem, gdzie jest sprzęgło. To chcesz, żebym ci to pokazała, czy nie? Tak, ale wiem, co to sprzęgło. Dobra, spoko. Dobra, możesz to robić sama, okej? Dobra. Mamy chyba krótkie, będziemy mieć wspomnienie teraz. Ty, tu nie można parkować. Tak, mam. Przyjechałem odebrać Pozorem Sarę. prywatny. Zawracaj i wypieprzaj stąd. Fajnie pooglądać Już? to, co się wcześniej działo między nimi. Czyli w laboratorium ona pracuje. Wypad, jasne. Pracowała, znaczy. Wypad. Dobra, ale wiesz co? Ja chyba jednak sobie tutaj poczekam. A ty wracaj do pilnowania swojego pola, kukurydzy. Tu oficer Mur, mamy mały problem. Hej, słuchaj, dupku, to teren prywatny. Mówiłem ci, żebyś stąd zjeżdżał. No dobra. Hej, ej, ty, jesteś głuchy czy co? Jazda. Jak już ci mówiłem, przyjechałem ty, go odebrać. Suki, nie widziałeś znaku? O, no proszę. Jestem uprawniony do użycia siły. Tak, dziękuję. Skupcie się. Hej, spokojnie, co jest? Jest Sara. Przepraszam, panu już, Whittaker. Już, Pani zna tego dzień. palanta? Tak, on jest ze mną. Jest ze mną. Przepraszam, proszę pani, ja chodzi, nie dziękuję. wiedziałem. Nie szkodzi, naprawdę, to ja przepraszam. A, i Jim! Deacon! To nie ja jestem z nią, tylko ona ze mną. Zatrzymaj się. Dlaczego zawsze to robisz? Co robię? Zachowujesz się jak złamas. Daj spokój, to on zaczął. A ty co, masz 5 lat? Hej, uważaj na sprzęgło! Pamiętaj, musisz dodać trochę gazu, zwiększyć obroty. Poradzę sobie. O, słyszę. Sara kieruje. Gdzie jedziemy? Nad Tamem. To fajna, spokojna droga, nie? Ty kierujesz? Nie. To robimy coś wieczorem? Mówiłeś, że możesz nie mieć czasu. O tak, racja. Buzer i chłopaki chcą pojechać do Stanowego, w Klamat, odwiedzić Jacka. Czyli spławisz mnie, żeby zobaczyć się z jakimś gościem w więzieniu? Czek, to nie jakiś gość. Przecież wiem, tylko żartowałam.
No ale wyszła z tego. O Boże. Nieźle. O mój Boże. Jezu. Nie wiem, o co chodzi, ale zawsze jak razem jeździmy, jakiś debil w ciężarówce chce nas zepchnąć z drogi. O mój Boże, nie, słuchaj. Byłaś świetna, naprawdę świetna. Większość by spanikowała, padła w poślizg i pewnie nas zabiła. Właśnie prawie nas zabiłam. Byłam... Matko, nie zwracałam uwagi, byłam rozproszona. Hej, już dobrze, wszystko gra. Oddychaj, nic ci nie jest. Czekaj, jak to byłaś rozproszona? Nie, to tylko sprawy w pracy, to nic takiego, tylko... Dobra, bo wiesz, pomyślałem, że może zobaczyłaś moją nową naszywkę. Co? No, nomada? Czekaj, odszedłeś z klubu? Nie odszedłem z klubu, nigdy bym tego nie zrobił. Bycie nomadą oznacza, że będę mniej aktywny. Od teraz. Dick, nie prosiłam, żebyś to robił. Nie, ja wiem, bo wtedy powiedziałbym nie. To spróbujemy jeszcze raz? No, znaczy nie, ale tak, spróbuję. Dobra. Dzięki za uratowanie życia. No wiesz, to było co. Hej, sprzęgło! Wiem, co to jest sprzęgło. Okej, okay, nie. O, to jak? Myślisz, że twoi rodzice przyjdą? Na ślub? Nie mam pojęcia. No bo wiesz, myślałem, że jak ograniczę życie w klubie... Nie sądzę, żeby to coś zmieniło, Diko. Ale powiesz mi. Pewnie, jeśli chcesz. Tyle, że nie będę zmieniać tego, kim jestem, kim ty jesteś, żeby zadowolić moich sztywnych, mieszczańskich rodziców. Okej. Uważaj. Widzę ich. Hej, policja. Jadą do ciebie do roboty? Kurwa. A co z klubem? W ogóle ktoś ma zamiar się pojawić, skoro zostałeś nomadą? Sam nie wiem. Trochę już minęło od czasu, kiedy któryś pojawił się w kaplicy. Poza tym chciałabyś, żeby przed kościółek w Marion Forks zajechało 27 Harley'ów? No, a wiesz, w sumie to bym chciała. Okej. Co tam się stało? Panna Witek, jak wróciła? Co się dzieje? Nie wiem. Proszę pani. Tak? Szef pani szuka. Powiedział, że to ważne. Zawsze jest ważne. Powiedz, że zaraz będę. Dobrze. Muszę już iść. Hej. Przepraszam. Spoko, to pewnie tylko alarm pożarowy czy coś. Okej. Daj mi popalić. Kocham cię. Zadzwoń później. Kocham cię. Oho, miłość. No, mamy krótkie wspomnienie. Zawsze to coś innego niż tylko te świerusy. Słuchaj, Adi, przepraszam. Jasne. Adi. Oj, weź, przestań. Przepraszam. O'Brien tu, St. John, odbiór. Aha, z O'Brienem w końcu się kontaktujemy. O'Brien tu, weź, odbierz to popierdolone radio! St. John, nie sądziłem, że cię jeszcze usłyszę. Tak samo jak ja. Dobra, słuchaj, tej nocy, kiedy uciekliście, powiedziałeś, że nie braliście cywilów, jedynie personel Niro, federalnych i ludzi z przepustkami. Cicho, słuchaj mnie. Sara, moja żona, miała przy sobie przepustkę.
miała identyfikator, kiedy pakowaliśmy ją do śmigłowca. Nie wiem, czy oni... Zrób mi tę przyjemność i sprawdź to! Sara Irene Whittaker pracowała w Cloverdale. Miała federalną przepustkę, prowadziła... Może tam być jeszcze? Badania. Nie, znaczy, po prostu teraz. Nie załatw! Postaram się, dobra? Dobra, świetnie. Tylko pamiętaj, jesteś mi tu winien. Tak, tak. Bez odbioru. Dobra, mamy 37% dopiero z tego. Dobra, co ja tutaj mamy do zrobienia? Weźmy sobie amunicję. Dawno cię tu nie było. Jak się mają sprawy, Blair? Dobrze? Dobry wybór. Sen-chan, tu O'Brien. Aha, jest O'Brien, dobra. Posłuchajmy. Musimy się koniecznie spotkać. Jezu, O'Brien, nie ściemniej. Powiedz, czego się dowiedziałeś? Czy ona... Ona żyje, czy nie? Mam coś dla ciebie. O'Brien! Przesłałem współrzędne. Tam się spotkamy. Bez odbioru. O'Brien! Dick, szukacie żelazny Mike. Powiedział, że... Buzman, słuchaj, powiedz mu, że wrócę. Muszę ci coś... Pamiętasz, co ci mówiłem? Tej nocy, kiedy umarła Sara. Niro się zawinęło. Zabrali tylko swoich ludzi. Federalnych i tych z federalnymi przepustkami. Zaraz, Dick, o czym ci to diabła gadasz? Słuchaj, to pewnie nic takiego, ale muszę coś zrobić. Beacon, bez odbioru. Jasne, spoko. No dobra. Ja tutaj sprzedałem te trofea i od razu mi doszło do tych... Mam dzisiaj niezły towar. Do zaufania, do tego obozu. Nawet nie wiedziałem, szczerze mówiąc. Paliwo, jeśli potrzebujesz. Nie, paliwa nie chcę. Na razie też tu nie... Czekajcie, bo mam ten, umiejętności, coś tam, dwa punkty. Coś może dodamy. Bardziej tutaj. Co to jest? No tu mam prawie wszystko, to mi się... To nie, tutaj mi się już nic nie przyda. Zobaczmy tutaj. Zdaje mi się, tak niekoniecznie, ale kurczę... Po co te rośliny mi? Nawet nie wiem. Dobra, na razie nie będę dawał nic, sobie tam spokój. Dobra, mamy misję. Gdzie ona jest? O, mamy tutaj ten, widzicie? Ten punkt Niro, co właśnie miałem... Co wcześniej zdobyłem, ale... Potem mi wczytało i... Ten. Dobra, pojedziemy tam. Myślę. Sobie to... Bo mi się przyda, nie ukrywam. No w sumie chyba nie jest daleko też, jakoś tak. Kilometr 200, no to dobra, spoko. I potem pojadę do tej głównej misji. Jeszcze powiedzieć, O'Brien. Żeby mnie to obchodziło. Ada Tucker do St. Johna, zgłoś się. Dick, jesteś na parze? Cześć, Tucker. Masz dla mnie robotę? Dobra, to wpadnę do was. Bez odbioru. Mamy od Tucker misję kolejną. Fajnie.
To może wykonamy te poboczne najpierw? Po co do głównej? A do głównej to ile tu mi zostało w ogóle? No jak zlecenia w obozie już wykonałem, jeszcze dwa są? Aha, to chyba chodzi o te... Aha, rozumiem, dobra. Taki znaczek obozu, no czyli... Musimy pogadać, to ważne. Cześć, Ricky. No dobra, zajrzę do was, bez odbioru. No to właśnie... O. No i mamy tu, i to będzie ta misja. Szósta, jeszcze jedna będzie. No dobra, no to... Tutaj na razie od komplenda jeszcze nie mamy. Ale zaraz pewnie zadzwoni też. Dobra, udam się do tego punktu, a potem do Ricky pojadę. A potem do Tucker i do tej głównej. Prawda was wyzwoli? Wojna z terroryzmem, globalne ocieplenie, żadna z tych rzeczy nie ma znaczenia, kiedy tkwimy w syfie. Ale to tylko część cholernego spisku, więc słuchajcie. Wojna z terroryzmem była tylko ze starego dobrego wuja sama. Wymówka do poszukiwania nieistniejącej broni masowego rażenia. Globalne ocieplenie? Siedzących w kieszeniach tych, którzy chcieli wzbogacić się na katastrofie. Jak się nad tym zastanowić, to wszystko to tylko kolejny sposób na szerzenie niepokoju wśród ludzi. Dobra, za tym tunelem już będziemy na miejscu. Polarne czapy lodowe, genetycznie modyfikowaną żywność i dżihad. Nie zauważymy, co naprawdę dzieje się za kulisami. Dajcie się zwieść, które biegą w tej drodze. Wskazują w którą stronę. Patrzcie prosto na nich. O nie! Czyli ta twoja mądra rada, Kołb, jest taka, że żeby zakładać, że wszyscy tylko ściemniają na potęgę. O to chodzi? Kurczę. Pokazać ścieżkę. Dawaj, dawaj. Nie, tamten strzela. Kurczę. Dobra, teraz o wielku luda. Jeszcze tutaj jakiś... No, jeszcze ich mamy sporo. Nie będzie tak łatwo. Mam snajperkę, więc jest trochę... Tu jeszcze mnie strzelają, kurczę. Co to się dzieje tutaj? Nie, palący. No, myślałem, żeby sobie przyjadę, spokojnie wezmę. Da. Dobra, gdzie on jest? Ale street, ja masakra. Dobra. Gdzie jest on teraz? Jest. Dobra, idziemy, idziemy. Gdzie on jest? Czy ja w ogóle coś... Mam tylko to. Jest na górze.
Dobra, mamy wielkoluda. Kogo to przewidzi? Mamy tutaj. Dobra, mamy to. Wezmę sobie broń od niego, zamiast tej snajpy. Gdzie on jest? Mamy tu. Lepsze to niż nic. Mam nadzieję, że szybko jej nie zgubię. Co ja wziąłem? Zobaczmy. To biorę. Chyba szybko, bo się ciemno robi zaraz. Dobra, gdzie ten kanister? Mamy. No to jazda. Świetnie. Dobra, zanim naprawię, to wyłączam te dziadostwa. Pani tutaj jest chyba, tak jest. Mamy kolejny. Czy tutaj coś będzie? Nie. Tutaj nie ma. Dobra, jeszcze tutaj i mam nadzieję, że to wszystko będzie. Jesteście wolnymi ludźmi. Już nikt wam tego nie odbierze. Tu Mark Copeland z radia Wolny Oregon. Nie wierzcie kłamstwu. Może być tu jeszcze na początku coś? Tak, o, czuję ból, bo kto kurwa nie czuje? A, pieprzony Jesse Carlos Williamson. Dobra, mamy jeszcze, no. I chyba wszystko będzie. Chyba, że gdzieś jest ukryte, ale... To tam się przejdę, bo tam słyszałem. Ale tu chyba nie będzie, bo tu mamy ten. Nie, jest jeszcze gdzieś. Dobra, tylko gdzie? Pewnie gdzieś. Gdzieś tutaj. A jest, dobra. No dobra. Czyli mamy wszystko tu zaliczone. Biorę. Do czego dodałam? Do kondycji. Naprawić się. No i proszę. Zielone światło to dobrze. To zawsze dobrze.
Dobra, nie mamy nic. Wszystko jest spoko. Coś wartego tego całego zachodu. W końcu, Jezu. Na pewno się przyda. Dobra. Ale tak, to jest w tym drugim. Dobra, dodamy do kondycji. Au. Już czuję się silniejszy. Chyba się prześpimy. Kibię się tylko na chwilkę. Już w drogę. No dobra, jedziemy do Ricky. Żeby nie przedłużać, ja tam się ten. Wezmę szybko podróż. Tylko nie mogę na razie chwilowo. Idę po mój motocykl. Ale sporo ich tu nawet było. Dzbanów. Będę mógł teraz? Chyba jeszcze. No mogę, dobra. Żeby nie przedłużać, idę do niej, wykonamy tą misję. I to będzie koniec odcinka tego. Ktoś tam jest. Otwierajcie, nie będę tu tak stał. Otwieram bramę. Czasem sobie myślę, co z tymi świdusami jest. Na przykład... Hej, Dick. Jak się miewasz? Jak się mają sprawy, Blair? Dobrze? Okej. Tak, dobrze. To powinno zadziałać. Sporo kasiorki mam to. Nie. Deacon St. John, co u ciebie? Bad, jak się miewasz? Kurde, potrzebujesz naprawdę sporo paliwa. Jestem tu, jakbyś czegoś potrzebował. Spoko. Do zobaczenia. Ej, Ricky, co tam? Kiedy Mitchell i kilku gości pojechali na północny zachód, zostali napadnięci przez włóczęgów. Udało im się ustalić, że mają obóz na północ od jeziora Melakwa. To czemu ten Mitchell i inni ich nie sprzątnęli? Bo to nie są włóczędzy, Dick, a Mitchell to tylko dzieciak. Nawet nie wiem, czy umie, czy wie, jak używać broni. Więc co oni w ogóle robią w syfie, do chuja? Słuchaj, musisz to zrobić. Lost Lake cię potrzebuje. Dobra, dobra. Zajmę się tym. Wielkie dzięki, Dick. Dobra, pojedziemy, zrobimy to, no. Czemu by nie? Dobrze cię widzieć, Dick. Gdzie to jest? Mamy tutaj. Dobra, weźmiemy szybko podróż. Nie chcę tracić czasu na jeżdżenia też. Boże, będziemy musieli obóz
kolejny raz. No tutaj już się coś zaczyna, żeby znowu gości nie było. Co tutaj jest na niebiesko? Co my tu mamy? Wciąż sobie radę. Zawsze. No i co ja tu mam znaleźć? Muszę znaleźć osłonę. Zabijcie się mocno! Uwolnienie! Korzyć go! O nie, mało życia. Bo chodziło o nich. Bo już zniknęło mi to. Takie pierdółki. Chcesz snajper zaraz? No to jeszcze 300 metrów, to daleko. Mamy snajpera. Snajper poluje przy drodze, kurwa. Kurczę, wiedziałem, że mnie trafi. No, znowu mnie trafi. Denerwujesz mnie, ziomek. Pokaż mordę. Dobra, ile mamy tam? 170. Czy ja mam tam piechotką się dostać? Chyba piechotą. Dobra, pójdziemy. Wykorzystam to. Dzięki, jestem nad jeziorem Melakła. Tak, jest tu obóz pełen włóczęgów. Ośmiu tylko. Pewnie, dam radę. Bez odbioru. Co, chłopaki? Pomyśleliście sobie, że założycie tutaj obóz i będziecie trząść tym miejscem? Banda morderów, co? Nie chcę za bardzo też, żeby posiłki były rozwane. Cholerna pułapka.
Ciszy! O nie. 12, mamy posiłki. Ale sobie z tym też poradzimy. Nie no, broń to mi nie zmieniaj. To jeszcze dzieciak. Dobra, teraz znaleźć bunkier chyba. Czy nie? A, jednak tutaj nie. A, muszę powiedzieć Ricky, że już po wszystkim. Już po wszystkim. Załatwiłem ten obóz na północ od jeziora Melatra. Dzięki, Nick. Dam znać żelaznemu Mike'owi. A, tylko weź znać Michelowi, że można już bawić się na zewnątrz. To jeszcze dzieciak, Nick. Pewnie, ale jeśli chce dożyć dorosłości, niech lepiej zacznie się uczyć, jak używać broni. Tak, masz rację. Pouczę go. Dzięki, Nick. Dobra. Czy mamy to zaliczone? Zobaczmy, czy to mi odjęło tą misję w końcu. To jest 6-7, to jeszcze jedna tutaj. Spotkaj się z O'Brienem. Ale to myślę, że w kolejnym odcinku już. Lecz. Dick, jesteś tam? Tu Lost Lake, zgłoś się. Hej, Mike, co tam? Ricky wspomniała, że załatwiłeś obóz włóczęgów na północ od jeziora Melakwa. No, już nie będą nas niepokoić. Hej, Mike, ten dzieciak, Mitchell, a... Nie powinien robić kursów, dopóki nie nauczy się o siebie dbać. Zajmę się tym. Dzięki, Nick, żelazny Mike, bez odbioru. Dobra, mamy tą główną. To z O'Brienem, ale chciałbym jeszcze to wykonać, bo to chyba to już ostatnia została, jak się nie mylę. Dobra, ją wykonam. Wezmę szybko podróż i kolejny odcinek zaczyna właśnie w tym obozie. To wykonam tą misję i spotkam się z tym O'Brienem. Dickon, możesz do nas wpaść? Jasne, Ricky. Pewnie masz dla mnie jakąś robotę. Okej, wpadnę do was. Bez odbioru. No dobra, mamy znowu jakoś... Chyba to będzie ta ostatnia już, tak. W obronie słabych. Dobra. Ale na razie to sobie wykonam. Jeszcze tutaj, u tego, komplenta chyba jeszcze jedna jest. Tak, ale na razie nie dzwoni. Może dopóki ten nie wykonam tych dwóch, to może dlatego. Dobra, do usłyszenia. Zakończymy odcinek w Hot Springs.
i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć wszystkim.